Dzień dobry, witajcie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj opowiemy sobie troszeczkę o, o tym, czym jest Halloween, i czy jako ludzie, którzy wybrali drogę i iść za Jezusem Chrystusem, mogą brać udział w takim święcie, zabawie, która właśnie jest znana jako Halloween. Kiedy rozmawiam z ludźmi, właśnie, którzy dopiero co się nawrócili, zawsze mają pytania: no dobrze, a jak to teraz będzie właśnie z Halloween, jak to będzie ze świętami Bożego Narodzenia? Czy możemy obchodzić, czy, czy nie możemy teraz mieć choinki? Na to też odpowiem. Natomiast dzisiaj jesteśmy w przeddzień właśnie tego święta. Święta oczywiście w cudzysłowiu. Halloween, jak do tego powinni podchodzić chrześcijanie. Oczywiście, wszystko to, co jest mówione, jest w oparciu o to, co możemy przeczytać w Biblii. Nie są to jakieś moje pomysły, ale to, co Pan Bóg mówi w swoim słowie do ludzi. Więc, podstawą dzisiejszego rozważania będzie Piąta Księga Mojżeszowa, albo inaczej Księga Powtórzonego Prawa, rozdział. Osiemnasty i wersety od dziewiętnastego do 14. Gdy wtedy wejdziesz do ziemi, którą Pan Bóg Twój Ci daje, nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów. Niech nie znajdzie się u Ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wierzbiaż, ani guślarz, ani czarodziej. Ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych. Gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni, i z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg Twój, wypędza ich przed Tobą. Bądź bez skazy przed Panem, Bogiem Twoim, gdyż te narody, które Ty wypędzasz, słuchają wieszczbiarzy i wróżbitów, i na to Pan Tobie nie pozwolił. I właściwie tutaj przeczytaliśmy, i. Czy jest sens dalej komentować? No, ci, co wierzą w słowo Boże, to co jest tutaj napisane, jest prawdą, nie potrzebują komentarza, ale niestety mamy taką przypadłość ludzką naturę, że my lubimy kombinować, a może inaczej, a może źle to zrozumieliśmy. Bóg niejednokrotnie mówi o tym właśnie, że nienawidzi. Jest to dla Niego wręcz obrzydliwością wszelkiego rodzaju, czary, wywoływanie duchów, ponieważ to jest to są sprawy okultystyczne i zadawanie się z demonami. Jeżeli mówimy, że jesteśmy osobą wierzącą, no to wierzymy przecież w Boga, wierzymy w Jezusa Chrystusa. Wiemy, że Bóg jest duchem. Wiemy, że Bóg wszystko stworzył, stworzył anioły, też czytamy w Biblii, że część aniołów sprzeciwiła się Bogu i wystąpiła przeciwko Niemu, i te anioły zbuntowane nazywamy dzisiaj demonami. To one wędrują sobie po świecie i chcą zwieść, a niejednokrotnie wystraszyć i opętać człowieka. Zabawa Halloween właśnie ma na celu pokazanie, że Przyjaźnie z wszelkiego rodzaju potworami, zjawami, duchami jest czymś naturalnym i nie powinniśmy się tego bać, ale jest to zwodnicza nauka, zwodnicze praktyki, ponieważ one mówią coś przeciwnego, co czytamy właśnie w Słowie Bożym. Bóg wyraźnie mówi, że jest to dla Niego obrzydliwością. Każdy, kto tam wywołuje duchy, każdy wróżbita, czyli patrzmy tutaj dalej, nie tylko Halloween, ale wszelkiego rodzaju wróżki czy też horoskopy. O horoskopach możemy na przykład przeczytać w Księdze Izajasza, bodajże tam w 47 rozdziale, że również to wróżenie z gwiazd Bogu się nie podoba i te osoby zostaną unicestwione. Dlatego, jeżeli mówimy o sobie, że jesteśmy chrześcijanami, że jesteśmy osobami wierzącymi, podstawą naszej wiary jest Słowo Boże, jest Jezus Chrystus, który jest tym Słowem. I wskazania i posłuszeństwo temu Słowu jest to, co powinno mieć dla nas znaczenie i być na pierwszym miejscu. Jeżeli Bóg nazywa Zadawanie się z wywoływaczami duchów e, jako obrzydliwość i coś, co, co, co ma być potępione, i ludy, które tak czyniły, zostały ukarane, to znaczy się, że i to nas może spotkać. Ktoś powie, no, ale że to jest tylko e, zabawa, dzieci się e, bawią i e, zbierają cukierki. Poza tym nie wszyscy przebierają się za duchy, tam niektórzy, nie wiem, za Spidermana, za jakieś. Dobre są dobre przebrania. No właśnie, zaczynamy, zaczynamy kombinować. Samo Halloween ma na celu pokazanie, że ten świat duchów, demonów jest czymś przyjaznym. Ale nie może być czymś przyjaznym, jeżeli szatan, który przewodzi tej zgrai aniołów, które wystąpiły przeciwko Bogu i sam jako największy anioł też wystąpił przeciwko Bogu, nie chce go słuchać, to nie może być czymś, czymś dobrym. I albo uznajmy dobro i jemu z nim idziemy za Pan brat, albo wybieramy zło. Musimy sobie odpowiedzieć. I to, że świat nas ciągnie, pokazuje, a słuchaj, to będzie fajna zabawa, dzieci się pobawią, a przy okazji wiesz, nauczymy ich, że nie ma się co bać, ponieważ duchy nie istnieją i po prostu kiedy będą szły spać, to nie będą się bały, nie będzie trzeba zostawiać zapalonego światła. Poza tym są fajne bajki o, nie wiem, tam duszku Kacperku i są też przyjazne duszki. No rzeczywiście są przyjazne duszki, chociaż ciężko mi mówić, że to jest duszek. Bóg, jak czytamy w słowie, jest duchem. Czy jest, czy jest dobry, No jest dobrocią jak najbardziej. Ale również czytamy o innych siłach, innych duchach, i mamy badać te duchy, bo nie wszystkim w duchu mamy wierzyć. Nie wszystkie duchy są. Dobre, i jeżeli pokazujemy śmierć czy inne zjawy, które, które chcemy też wywoływać, nie wiem, w jakichś sensach spirytystycznych, to albo wierzymy Słowu Bożemu, albo wierzymy temu, co mówi, co mówi świat. Dlatego ja uważam, na podstawie oczywiście Biblii, tego co, co czytam, ludzie wierzący. Nie powinni brać udziału w zabawach halloweenowych, i chociaż to może wydawać się fajne, iść i zbierać cukierki, i, i, i dzieci mają radość, ja też nie ukrywam, kiedyś chodziłem z moimi dziećmi, zbieraliśmy cukierki, przebieraliśmy się za potwory, ale kiedy nowonarodziłem się, kiedy zawierzyłem w pełni temu, co czytam w Piśmie Świętym, czyli w Słowie Bożym, odrzuciliśmy wszelkiego rodzaju. Takie zabawy, takie praktyki, ponieważ niejednokrotnie spotykaliśmy się z tymi zjawami. One niestety istnieją. Jeżeli wierzymy, że istnieje Bóg, to musimy też wierzyć, że istnieją inne demony, inne duchy, które próbują tylko podejść nas i przypodobać się, żebyśmy je zaprosili do siebie. Jeżeli wierzymy Bogu i chcemy iść za Nim, to nie możemy iść za kimś, kto wystąpił przeciwko Bogu, a czyli za demonami. Wiem, że też niektórzy powiedzą: Wiesz, to było w Starym Testamencie dawno temu, to nas też nie obowiązuje. Poza tym tam jest jeszcze jakimś spaleniu dzieci, nikt przecież tego dzisiaj nie robi. Oczywiście jest wymienione, co ludzie praktykują, i nie tak dawno jeszcze było tak, że. Były gusła i wkładano ludzi do, do pieca, aby się tam zagrzali, aby choroba wyszła, a właściwie oni się tam upiekli, i różnego rodzaju wciąż gdzieś tam w nas siedzą takie, takie pomysły. Dla tych, którzy uważają, że Nowy Testament nas nie obowiązuje, chociaż Stary Testament nas nie obowiązuje, przepraszam, chociaż w Nowym Testamencie jest wyraźnie napisane, że został on dla naszego pouczenia napisany. Tu zachęcam do otwarcia objawienia świętego Jana, czyli Apokalipsy, na pewno w Nowym Testamencie, ostatnia księga e, Pisma Świętego, rozdział 21 i werset 8. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i przeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Są słowa Pana Jezusa, to jest objawienie Pana Jezusa, które dał swojemu słudze, apostołowi Janowi, tak abyśmy wiedzieli, co się Bogu podoba, co nie. Bóg wyraźnie mówi, wszelkiego rodzaju czary są dla Niego obrzydliwością, a nieposłuszeństwo wobec swojego słowa również przyrównuje do, do czarów i do tego, jak jaką obrzydliwością właśnie jest dla Boga praktykowanie wszelkiego rodzaju tych spirytystycznych rytuałów oraz Halloween. Dlatego ci, co uważają się za, za wierzących, Słowo Boże wyraźnie mówi, nie powinniśmy brać w tym udziału, jest to, jest to złe. Oczywiście nasi sąsiedzi mogą brać w tym udział, nie chodzi o to, żebyśmy ich nie wiadomo jak przekonywali, ale z całą pewnością, kiedy całe ulice będą wystrojone w dynie, w różnego rodzaju przerażające postacie, a nasz dom będzie nieprzystrojony, to już będzie świadectwo, już na pewno wywoła to jakieś zapytanie: A co wy się nie bawicie? I to jest dobry moment do tego, aby złożyć świadectwo o Jezusie Chrystusie i może uświadomić naszych sąsiadów, którzy też uważają, że są osobami wierzącymi i chodzą do kościoła, ale nie znają tych fragmentów. I powinniśmy swoim świadectwem jako chrześcijanie pokazać, co Bóg myśli o czarach, co Bóg myśli o Halloween. Amen.